Witajcie bardzo serdecznie. Jesteśmy w kolejnym odcinku kampanii Przymierza Elfów Disciples 2 Bund Elfów. 22 dzień misji czwartej i zatrzymaliśmy się jak na razie przy ruinie, w której to byli nieumarli. A wcześniej pokonaliśmy imperialnego zabójcę, już nie pamiętam jak on tam się nazywał. Gardharus. Które to jakieś tajemnicze rzeczy wyprawiał, podejrzane. Bukaser. A wrócimy sobie tutaj chyba na dół. Na tych wszystkich włóczników i strzelców. To miasto możemy też spróbować przejąć. Znalazłeś mnie. Mamy naszego złodzieja, który mógłby tutaj podejść, ale on nie może tutaj żadnej akcji wykonać. Gdyby nie ten neutralny krajobraz, to mógłby, ale tutaj musi podejść na to drzewko, przez co będzie naprzeciwko włócznika i nie może podjąć akcji. No więc poczekamy chwilę na niego, ale na razie chyba widzę, że potrzeba nam wejść do miasta i zostały chyba jeszcze dwa budynki. Dokładnie, ogniste ziemie, zostały jeszcze i kryjówka. Dobrze byłoby nie wydawać za bardzo pieniędzy teraz. Tak, żeby dotrzeć w końcu do jednego z budynków i chyba najprędzej już dla zbójcy. To sobie jeszcze musimy poczekać chyba na tą manę runiczną chwilę. A, bandyta jeden ranny. No to będzie ustawione po stronie łowcy czarownic. A tutaj mamy strzelców. Tutaj też są walki takie dość wymagające. A przynajmniej takie, które mogą narazić nas na stratę punktów życia. No cóż, wrócimy się najwyżej do miasta jeszcze. A pozbyłbym się maga najpierw, ale to zrobi imperialny zabójca. Chyba, że nie. Zrobi. Trochę się komplikuje sytuacja. I co z tego, że ja mam 66 inicjatywy i tak byli szybsi ode mnie? Powinny obrażenia wystarczyć jej, tylko że problem w tym, że ona ma problemy z trafianiem. Ale tym razem trafiła, no ale obrażenia nie wystarczyły. Nie szkodzi, bandyta jest szybszy, więc dobije. Możemy tutaj skorzystać z tej sytuacji i się uzdrowić. Tylko teraz fajnie, że nam tak porozdzielał te obrażenia. No nic. Trzeba będzie się i tak uzdrawiać. Okej. Do pełna się udało. Tutaj na razie poczekamy. Nie będzie zbyt wielkich szans, żeby tego czarodzieja zdjąć. Znaczy zatruć, bo zdjąć, no to nam go i tak by też się nie udało, ale nie chcę go wyzywać na pojedynek. A i teraz tak, budynek trzeba będzie postawić. Czy możemy jeszcze poczekać z Ginturę? No możemy. Ustawmy już tutaj rózgę, żeby mieć zasoby. Jedną turę się odczeka jeszcze. 60% szans, tak. Spróbuj. Spróbuj jeszcze raz. Dobra. Już się godziłem z tym, że to może nie wyjść. A, wejdź sobie przy okazji do sklepu, bo widzę, że mamy tutaj coś na sprzedaż. O właśnie. Nie trzeba już na nic czekać. Budynek dla zbójcy już się staje faktem. Najmniej okazale wygląda, ale jest najdroższy. No i co, chyba wbijamy w to miasto. Możemy też w sumie założyć ten sztandar. Bo tutaj tylko strzelec ma inicjatywę. Taką samą jak nasi strzelcy. Zobaczmy jak to pójdzie.
będzie bolało. No nie można na pewno tutaj zwlekać. Czas musi wyjść tutaj. Teraz wszystko w Rycerza Imperium. No, stało się to, co podejrzewałem, że się stanie. Jeszcze matriarcha, wspaniale. Bardziej mi zależało na tym łowcy czarownic, żeby go ubić, ale no już trudno. Sporo doświadczenia. To trzeba przyznać. Chłop Griffith. Imperium nie będzie w milczeniu przyglądać się, jak masakrujecie mieszkańców Nevendar. Jesteście tak nikczemni jak bestie Petrezena. Jak śmiesz? Jesteśmy ofiarami. Ile to razy byliśmy krzywdzeni przez ludzi i krasnoludy? Jesteśmy gniewem lasu i sami nas tu sprowadziliście. To szlachetny czyn w imię szlachetnego Boga. Straszne wieści po prostu dopadają ludzi. Dobra, w końcu będzie jakaś mana inna jeszcze przychodzić, oprócz naszej gaju i życia. Co my tutaj mamy? Znowu pełno obrażeń do przyjęcia. Ajajajajaj. A tu jeszcze sporo doświadczenia jest do zdobycia. Gdzie? No nie, no trzeba się wspomóc tutaj złodziejem, nawet dwoma. Przecież... z pełną pulą punktów życia na nich to tutaj nie będzie takie łatwe. Dobra, cztery trutki. Trzeba to załatwić jak najszybciej. Wódz Birów to wiadomo, swoją trutkę nałoży, ale no my tutaj musimy przede wszystkim się skupić. Ty tutaj. O, doskonale. Zniszcz to już. Te trutki były po prostu tutaj nieodzowne. Klątwa demonów. Na jakąś walkę, która będzie tego wymagać, albo nam może będzie mogła pomóc, no to użyje się tego najwyżej. A kilka takich walk się pewnie może zdarzyć po drodze. A co by tu brać? Te podstawowe, one są tanie, po 200 kosztują tyle, co zwerbowanie takiego złodzieja. Że wolę te eliksiry uzdrawiające sobie próbować wykraść, co nawet im wychodzi. No to dobrzy złodzieje. Zatruli włócznika, teraz kradną. No ale to do czasu wszystko. I tak bilans zysków i strat jest i tak na korzyść. Możemy mieć na zombiaka tego, albo na tego, z odcieniem. Dobra.
jestem. Tutaj naprawdę się bardzo mocno rozprzestrzeniają te tereny. Demonolog. Zmora, odcień, dwa temperiusze, noczny władca. Ależ to będzie trudna walka. Zostawię sobie zresztą, bo to też to przejście w sumie jest blokowane dzięki tej jednostce. Także na razie tego nie będę ruszał. Nie każ staruszkowi tkwić tu w taką pogodę. O, zimno ci na pewno. O, klany proponują przymierze. No to jest wspaniałe, jak to po prostu... To, co się dzieje w grze, jest zupełnie niezgodne z fabułą. Ale no to jest po prostu taka tylko mechanika. No. Niezależna od wymysłu autora. Macie awans tutaj. Wbij się w niego. To i tak nie starczy. Dobra, z cienia. Bijemy od cienia, jeszcze dobijemy tutaj tego czarownika i będzie dobrze. No i z niewielkimi stratami powinniśmy wyjść. Teraz tylko trzeba ich wszystkich trafić. No. Dobrze jest. Niewielkie straty w życiu. No, doświadczenia też niewiele, ale... Powoli do przodu, to wszystko się zaczyna toczyć. Demonologa zostawiamy, chociaż można byłoby próbować tam podtrucz trochę, czar jakiś rzucić. Można by na przykład, nie wiem, chociażby zamęt, który by się mógł przydać. Świątynia Dargoniel. Świątynia, co to może być? Pewnie jacyś znowu nie umarli, kolejni. A możemy się tam wbić, co to za kula w ogóle jest, 25 punktów obrażeń. To chyba tylko na białego smoka mógłbym użyć, bo i tak nie miałbym za bardzo wyboru. Chociaż chyba w tej sytuacji, jaką mam bohaterkę, to lepiej byłoby się nią po prostu obronić. Żeby mogła przeżyć cios. Wbijać czy nie wbijać w to. Ekipa doświadczona da radę. A nawet jeśli nie da rady, to i tak da radę. Obrona tutaj to i tak nic nie da. Na pewności strzel w niego i strzel w niego. Tak tylko, żeby pirany zabójca dobił. Dobra. Akurat to mogłem się z tym liczyć, niestety. Tu ochrona. Nie no, wy się musicie tutaj z przodu bronić. Nie ma innej drogi. O, niewielkie obrażenia, to bandyta powinien... O właśnie. Te dwa strzały, to jest właśnie to. W takich sytuacjach naprawdę nieodzowne. No dobra, tu możemy się wybronić i prawie że bez strat wyjść. No, niestety jednego bandyty. A, nie wiem w ogóle tutaj o atakowaniu. Możemy to przecież zrobić. No dobra, teraz możemy się już wbijać bez skrupułów w niego. No, wy tutaj się powoli doganiacie. 80 sztuk złota i różdżka listowa. Jakie to niewyobrażalne zbrodnie popełniono w tym poświęconym miejscu. Przeszukałem świątynne katakumby. Są pełne ciał ludzi, krasnoludów, a nawet elfów. Elfów? Gdzie znaleziono te ciała? Przypuszczam, że to żołnierze, którzy polegli pod Teleną. Nie mam pojęcia, w jaki sposób mogliśmy nie zauważyć nieumarłych, przynoszących tak wiele ciał. Albo to po prostu były mroczne elfy. Jedyne wytłumaczenie. Albo drugie wytłumaczenie, elfy po prostu są ślepe.
bo i tak zajęte działaniami wojennymi, że nie zauważyli, jak tracą ciała swych braci. No, przydałoby się to sprzedać, ale no nie chcę mi się tutaj wracać za chwilę do tego sklepu. Jakiś powinniśmy po drugiej stronie barykady chyba znaleźć. Dobra, wykorzystajmy może w sumie fakt, że możemy każdemu sprzedawać czary, nawet jeżeli jest naszym wrogiem. Nie wiem, prędkość na przykład spróbujemy sprzedać, bo i tak wam się to nie przyda. Oczywiście nie chcecie za najwyższą cenę. A to nawet cokolwiek byście przyjęli. Dobra. Tacy są bogaci, że ich nie stać. Dobra, jest bogactwo. Dajcie mi pole widzenia. Nie chcecie. Chciałbym się zresztą wykorzystać, jeżeli by mógł. No jest, jak strzelamy w tego imperialnego zabójcę. Niedługo trzeba będzie go do tyłu dać, bo strasznie dostaje. W tym momencie akurat to, że on jest głównie tutaj ostrzeliwany, no to nie jest takie korzystne, ale no cóż. W sumie to i tak bandyci będą bardziej żywotni w dłuższej perspektywie. Ale na razie zostawię imperialnego z przodu. Tu nie jest zbyt trudne miasto, tutaj jest jakiś zytar, pewnie na drugim poziomie już, bo go zdobył sobie we mgle wojny. Spróbujemy zaraz się jeszcze dobić tutaj do naszych sprzymierzeńców. O, dziękuję. Kawał mapy jest teraz dla nas widoczny. O, widzimy, co tu się dzieje. Legiony szaleją, jak się tylko da. Jest i Fort Korbacha. Są tu też jakieś jednostki, jakieś dowódcy. Miasto jakieś zdobyte też przez krasnoludy. No nic specjalnego widzę w tych oddziałach, nawet jakiś kusznik jest dla górskich klanów, tutaj trzech kuszników. No jakby to awansowało na ich dwóch, na strażników kuźni, byłoby tu groźnie. No ale oczywiście widać, że tutaj z zasobnością portfela to nie grzeszą, no ale już widać dlaczego, bo stoją koło trenera. Wydają całą kasę na trenowanie jednostek. To jest najgorsza rzecz, jaką w ruchach komputera zrobili twórcy, żeby wszystko po prostu przerabiali u trenera. No to jest po prostu beznadzieja. Brakuje nam niewiele, żeby nowy budynek sobie postawić. Wejdziemy sobie w to miasto. Bez tam żadnych problemów raczej. A widmo to tam olejemy. Zombiaka tu trzeba wybić. Nie będzie problemów. No, tajemniczo on sobie nie zaatakował. Tu jakiś jeden paraliż imperialnego, bo w kogo innego. No, dobijajcie sobie to. Na spokojnie. Mamy kolejne miasto. W mieście unosi się swąd śmierci. Co tu się wydarzyło? Panie, przeszukując okolice, natknęliśmy się na zbezczeszczone i opróżnione grobowce. Miejscowi twierdzą, że ciała przeniesiono do zrujnowanej świątyni Dargoniel. Dargoniel? Czy to nie pradawne elfickie ruiny? No, byliśmy już tam przed chwilą. Można było zrobić prostą sprawę, że jak najpierw plądrujemy to, to nie wiem, wyłącza się zdarzenie z tym tekstem, który teraz leciał i włącza się jakiś inny, alternatywny. Trochę jest to nie po kolei. No są sytuacje, gdzie nie da się tego uniknąć, ale tutaj to było jak najbardziej możliwe. Mamy jeszcze 12 punktów ruchu, ale musimy wejść sobie w zombiaka. Taka tam armia podobna do tego, co spotkaliśmy sobie wcześniej. Czarownika mi się wolał pozbyć. Muszę to zrobić Driada, ale ja to
trudno jest jej ufać. Właśnie najlepiej będzie, kiedy ona już awansuje na 13 poziom i będzie miała sporo inicjatywy. Tutaj to tylko. Jeszcze jedno uzdrowienie tu w tego bandytę najbardziej zranionego i wystarczy. No, jest awans naszego imperialnego zabójcy na kolejny poziom, co mnie cieszy. Tu jest. Sporo jeszcze brakuje tej driadzie. Bandyci również. Jeszcze swoje muszą odczekać. Powalczyć właściwie, nie odczekać. Dobra, trzeba wejść gdzieś dalej. 1660 sztuk złota mam, więc można już budować ogniste ziemie. Nie, można ziemię budować. Ale tak się nazywa budynek, więc tak też będzie. Podnieśmy sobie skarb, eliksir uzdrowienia. Ruiny, jakaś stara chata. Pieniędzy na złodzieja nie mam, ale to muszę wytruć koniecznie. Zwłaszcza te jednostki, które otaczają Zytara. No sam Zytar, atmosfera, to nie jest tam jakoś specjalnie groźny. Więc zbirów. O, trutka od razu zeszła. Miło. Tutaj tego rycerzyka może by sprzątnąć. Jeszcze jeden cios tego woza zbirów wejdzie. Ale to nie problem. Raczej. Chyba, że właśnie imperialny byłby pierwszy zabójca. To byśmy trochę więcej oberwali, ale tak nie było. 150 sztuk złota, różdżka gromu, więc kolejna różdżka, którą możemy używać. I w tym celu potrzebna jest nam mana życia. A taką błyskawicą się będzie można posiłkować czasami. Nie jest to zły pomysł. Nawet takie... No nie, no tutaj może nie, ale... Jakieś walki, gdzie bym na przykład to 15 obrażeń mogło zabraknąć bandytom. Nie byłoby to złe rozwiązanie. Dobra, spróbujmy może coś jeszcze im wcisnąć tutaj, no, tą prędkość. Może w końcu się zdecydują. Yes. No dobra, rozumiem. Wy jesteście u trenera, wdajcie tam całe pieniądze, ale... Co z tymi legionami? O, w końcu przyjęli. Za 300. No to chociaż tyle. Nie ma co narzekać, to jest to dobra cena. O, i dzięki temu możemy już sobie stworzyć złodzieja, który... Drugi poziom. A no to awansował sobie po prostu we mgle wojny. I tyle. Będziemy go truli ile się da. Dobra, dla niego tutaj prędkość i możesz wejść do miasta. I tego Zytara już można wchodzić bez problemu. Połowa punktów życia tam zeszła. Nawet ponad. Dobra. Wbijamy się w tego czempiona. Ach, takie dobijanie dwóch punktów życia, no ale to trzeba zrobić. Tak to bym mógł sobie tego Nosferata ubić. A on zadaje tak niewielkie obrażenia, że to... Nie ma się co przejmować. Reszta się jakoś zagoi. Proste. To również. Mamy 600 sztuk złota.
sobie to wykorzystać. Może jakiegoś pobocznego bohatera w końcu zrobić. Strażnika oczywiście. Galaktyki. Dwóch zwiadowców. Standardowo, praktycznie. No a jeszcze czasami robiłem, że ten strażnik był z przodu, miał trzech zwiadowców z tyłu. Ale jak mamy już tego centaura strażnika na starcie, no to wykorzystamy ten fakt. Możemy też w sumie kupić mu jakiegoś imperialnego zabójcę jednego. A w sumie? Niech będzie miał. Tak jest! Niech ma jednego, tylko nie teraz. Jeszcze coś Imperium był, ale tu już mamy wojownika przyzwoitego, no to już niech ma. Dobra, tutaj walkę o zasoby jak zawsze. Żeby się dowiedzieć, co te legiony tam mają w tych swoich szeregach. Ale dobrze, skupiają się tam na walkach między sobą. Gorzej jakbym był gdzieś po środku tego, no to byłoby już trochę więcej skomplikowanych czynności, więcej kręcenia się za przeciwnikiem. Złodziej, złodziej. Nie wiem, to się nie opłaca w ogóle tobie iść, bo tylko ryzyko jest, że coś ci się nie uda. Użyjmy już prędkości, no musimy niestety. Na to samo by wyszło, bym sobie przyzwanie na przykład podniósł ten skarb i przekazał. Nekromantę na dzień dobry trzeba usunąć. Plik nekromanta usunięty z folderu. Armia nieumarłych. Dobra, zabolało. Nie twierdzę, że nie. Ale zostawimy sobie samego wojownika tylko. O właśnie, tu dobi tego zombiaka, bo tutaj musiałbym zadać dwa ciosy. I ten drugi mógłby przypadkiem narazić wojownika na śmierć. Nie chcę być taki bezlitosny wobec niego. Dobra, teraz już możecie. Ty sobie jeszcze poczekasz jedną turę i weźmiesz sobie jednostkę. Przedrzemy się przez tego zbira, żeby tam coś może dalej wyszukać, jakieś zasoby. Może coś się uda znaleźć dalej. Teren się jakoś powoli rozrasta, w końcu jesteśmy w stanie przepchnąć te śniegi. W ogóle tutaj nie ma żadnej wody na tej mapie, więc jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo miast, to nawet mimo, że jesteśmy sojusznikiem z klanami, to będziemy mogli przejmować ich zasoby. No, jeżeli oczywiście nie będzie na nich rózg. No, jeżeli będą rózgi, no to będę musiał liczyć na łaskę legionów potępionych, albo po prostu zerwać przymierze. Bardziej to zrobiłem z takich pobudek, że... że oczekuję... na jakieś czary od nich. Ale chyba nie mam co nawet na to liczyć. No, chyba trzeba było najpierw dźgnąć tego wodza zbirów. Ale przynajmniej imperialny zabójca nie był pierwszy. Tak się fajnie zdarza teraz. Chyba ten sztandar z szansami na trafienie będzie tymczasowo lepszy. Przynajmniej było trafiać. Albo będę miał takie przeświadczenie, że lepiej im to będzie wychodzić. Okej, okay, bierzesz sobie imperialnego zabójcę. Możecie nawet tak być. No i na razie to będziesz musiał gdzieś tam na uboczu sobie stać. Trzeba się przedrzeć przez te armie wrogie. No, widzę, że tutaj się już jakieś armie wykrzaczają nawet. Wywracają się od przeciwników. Ale jakieś tam na pewno dwu albo trzypoziomowe, trójpoziomowe jednostki jakieś są w tych armiach legionów. U klanów to już wszystkie karty odsunięte. No i też dzięki klanom sprawiliśmy sobie możliwość
braku poziomowania, braku darmowego doświadczenia dla Legionów, przynajmniej dla tej części, którą tutaj widzimy. Dobra, jedną trutkę nałóż chociaż. Zawsze to coś pomoże. Gdzie? Blokowaliśmy chyba tutaj. Tak. Blokowałem tych bandytów, dobra. Ciekawe, ile mi tutaj nabiją poziomów. Boże, jaka żywotna ta prorokini. No, masz szansę to rozwalić, o. Ale trutka oczywiście nie weszła. Cóż. Groźnie. Zwłaszcza dla imperialnego zabójcy. Dla tego uzbrojonego mężczyznę to tam się wykończy akurat. Może się obronić. Włócznika trzeba by tutaj nafaszerować porządnie. Możesz atakować, bo matriarcha ma jeszcze wystarczająco dużo życia. Oczywiście, dlaczego nie trafiamy włócznika? Na tym mi bardziej zależało, żeby go trafić. Ale co ja tam? Co ja tam mogę? Pobożne życzenia moje tylko były. Czekamy sobie jeszcze trochę. Skorzystamy, uzdrowimy się. To jest zawsze pożądane. No, też niech ma wrażenie, że jest wszystko u niej w porządku, niech się uzdrawia, nawet do pełna. A teraz rozstrzygamy bitwę. 70 punktów doświadczenia tylko. No, tu już nie brakuje za dużo. To zaraz jakaś jedna kolejna walka. No tutaj to może nie. Ale dość sprawnie się przedostajemy przez te zastępy przeciwników i tych strzelców. Nawet te tereny moje się już przydzierają tam powoli, w górę. No bo też mam pod kontrolą już 3 miasta chyba, tak? Nawet 4. Także tu nie ma się co dziwić. Wrogowie tu tak za bardzo nie mają tutaj czym szaleć, więc... Trzeba będzie tylko odblokowywać rózgi wroga i wszystko będzie się samo przejmowało. Zwirów. Pewnie będzie mi tutaj truł. Zróbmy sobie tak. Znalazłeś mnie. Słodziejowi się nie opłaca tutaj wchodzić. Wchodzimy w to po prostu i tyle. Się trochę te obrażenia rozwalą, ale rozwalić to mnie mogą oni też. Trudno powiedzieć, kogo tu atakować. Strzelec też chyba będzie musiał swoje obrażenia zrobić. Rozdzielam te obrażenia świadomie, licząc na Wriadę. Nie wiem, czy to było akurat dobre. Wytruję jeszcze raz kolejnego, dobra. Skasuj mi tego zbiera, bo jeszcze się nie ruszył. Skasuj jego. Jako ty masz trutkę 28, dobra. Przeżyjemy to. No nie, tutaj nie będzie żadnego awansu. Bandyta. Bądź spokojny. Drakharod się o tym dowie. Pielgrzymi pomszczą swych poległych braci. Wasz Bóg jest głupcem. Moment, bo tam któryś był chyba. Misja była pojedyncza przybycie pielgrzymów i tam mieliśmy jednego z nich chyba pojmać, zabić. Tam były legiony, były elfy właśnie, jako grybalna rasa i też imperium. Więc to może być też nie tyle nawiązanie do tej misji, co misja bardziej nawiązuje do
do tego małego wycinku rzeczywistości kampanii. Tylko jak się tam nazywał ten imperialny zabójca, też sobie nie przypomnę. Chyba Karasten, ale mogę się mylić. Jak to się nazywał ten wcześniejszy, tego tam żeśmy tłukli, Gardharus. Może jeszcze spotkamy go, wiadomo. Tutaj kilku może być tych pielgrzymów, ale na pewno o pielgrzymach była tam mowa wtedy. W tych misjach. Dobra, zbierz mi to, 2 eliksiry uzdrowienia. No, jeszcze nie mam świątyni nawet. No to czym prędzej. No i nie da się już nic więcej zrobić, ale jest dobrze. Nie potrzeba więcej. Więc możemy podejść tutaj do tego tropiciela i się odpali nam zdarzenie. Dotyczące chyba właśnie tych pielgrzymów. A, stój! To terytorium należy do pielgrzymów. Nie wolno wam plądrować tych ruin. Wracajcie do Gardharusa i powiedzcie, by przestał wysyłać swoich sługusów kradnących to, co należy do nas. Uważaj na to, co mówisz, złodzieju. Jesteśmy elfami, a nie poplecznikami tego całego Gardharusa. Chodzi nam tylko o odzyskanie naszych ziem. No, zapyskówki macie w pierdzie, srogi. Dobra, no właśnie, będziesz tutaj strzelał, to sobie strzelaj, proszę cię bardzo. Zostawimy sobie tego strzelca na koniec. No chyba zabraknie obrażeń niestety. Ale łowcy czarownic chociaż się pozbędziemy. O, ochronę masz na powietrze. Wow. Niesamowity jesteś. Co i tu możemy spokojnie się bronić. Imperialny zabójca ma nawet większy priorytet niż lecząca. Może nawet bez posiadania armii samymi strzelcami dałoby się to obejść wszystko, przejść tych strzelców, te wielkie ilości, bez takiego wielkiego ryzyka, że będą rozstrzeliwać nam leczącą. Po prostu receptą na to całe zło był imperialny zabójca w armii, który byłby ostrzeliwany, a że jest żywotny, to sobie może poradzić. O proszę, jest zbójca wreszcie. No to będzie naprawdę duży skok jakościowy dla naszej armii. To nie podlega w ogóle wątpliwościom. Co dalej? Opuszczona świątynia. Właśnie, nie chcę, żeby... On w ogóle nie chciał, żebym tego się tykał, ale ja nie będę taki. Ja po prostu tam wejdę i to rozwalę. Albo oni mnie. O, co by tutaj najpierw? No tego się dziada trzeba pozbyć, ale to tobą. I pewnie znowu zemrzesz mi tutaj. Zbójcę trzeba było dać do środka. Albo liczyć na Adriadę. Tyle możliwości. Dobra, tu idzie 110. 176. No to powinny wasze ciosy starczyć, żeby jego ubić. Dobra. Zróbmy to na najwyższym poziomie zaufania do swoich jednostek. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powinno się tutaj jak najbardziej udać. Ech. Nie powiedziałem, że uda się przeżyć imperialnemu zabójcy akurat. Za dużo tutaj ataków musiało w niego wejść. Ale on tutaj nie jest akurat najważniejszy w tej naszej armii.
90 punktów doświadczenia dla wszystkich. 250 sztuk złota i księga czarnej magii. Jakby nie patrzeć, magii jest czarnym płynem. Od zbirów to jakaś żałosna znowu drużyna. Tu już trochę lepsza. No, pokonanie go będzie równoznaczne z tym, że już podejmujemy rękawice i idziemy na legiony. No, tutaj to słynne miasto, które jest pułapką, w którą nie mam zamiaru wchodzić. Będą tam cuda, po prostu niewidy takie działy, że... Czemu zwlekasz? Musiał być na to gotowy najpierw. No, na pewno nie będę tak odczuwał siły armii, bo miałbym już teraz zbójców samych. No, ale cóż. Wydaje mi się, że tak dużo poziomów to mi się nie uda tutaj zebrać, żeby odczuć wyższość bandytów nad zbójcami, no ale... Na tą misję akurat dobór takiej armii myślę, że był słuszny z uwagi na ilość strzelców. Dobra, wybijamy tutaj tych łuczników. Kurde, no nie starczy obrażeń, żeby się pozbyć tego spina. O, dobra, musisz wybić tego łucznika. Nie wiem, na co liczyć, na cud. Że teraz ona wszystkich trafi. Dobra. Jest jeszcze szansa z tego wyjść cało. No i brak nieobrażeń, będzie imperialny zabójca teraz? Nie. Dużo szczęścia. Niby taka niegroźna się wydawała armia, ale jednak no... Niegroźni to są oni pod względem doświadczenia, które dają. Pospiesz się! Tu mamy... Karastena, to może on był tym właśnie, którego musieliśmy tam pokonać w tej pojedynczej misji, ale nie pamiętam. Poziom to masz wysoki, kurczę, gościu. Biały czarodziej do tego, wielki inkwizytor. No jest tutaj co pokonywać. Problem w tym, że przyzwaniem tutaj nic nie zrobię, bo matriarcha. Złodziejem tutaj za dużo nie otruję, bo to imperialny zabójca, na którym jest tylko 40% szans. Najprędzej wysłać jakiś, nie wiem, poboczny oddział też nie. Wyzywać na pojedynek złodziejami. Ja paryj tam koniu, człowieku, się nie odzywaj. Marnujesz mój czas. Właśnie, złodziejowi i innym postaciom jeden człowiek tutaj pod głosy podstawiał. To nie jest tak, że każda tutaj rola, każda postać dubbingowana była przez odrębnych lektorów. Tutaj po kilka postaci było przypisanych do jednego lektora. A są głosy tak różne, że nie wydawałoby się, że w ogóle to wszystko robiła jedna osoba. O, widzę, że legiony się tutaj powoli chyba będą chciały przebijać. Zobaczymy, jakie straty tam w ogóle im się udało zrobić. Czy w ogóle im się cokolwiek tam udało? No nie, nic im się nie udało. Może jest duży priorytet na te jednostki. Chociaż no... Nawet gdyby był mniejszy, to też by atakować mogli. To też niekoniecznie musi mieć coś do rzeczy. Dobra. Odpocznijmy sobie w mieście. I to w sumie iść dalej, bo... Może później wyślemy sobie jakichś kolejnych. O, tutaj widzę, też jest... Dość wymagająca drużyna. Aha, tutaj błąd wizualny niestety. Wygląda wszystko dobrze, ale tutaj trzeba jeszcze właśnie do tego jednego miejsca. Niby to jest równina, ale to jakby jej nie było technicznie. Dobra, skończymy turę, niech się tutaj zregenerują trochę i wracamy w następnym odcinku. Dobrze, że pokonałeś tego czempiona krasnoludów, bo by mi zabrał, znaczy wam, a później mi, zabrałby te zasoby. Musiałbym liczyć na rozgowiczki legionów. Albo po prostu zerwać przymierze. Zobaczymy. Może sami to zrobią kiedyś. Dobra, to byłoby na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Zapraszam do kolejnych z Przymierza Elfów, jak również z sagi Czempionem Krasnoludów. Trzymajcie się i na razie.